A my wszystkim w dzisiejszym odcinku pierwsze zbiory tytoniu w 2023. Jak to ładnie powiedzieć? 2023. No moi drodzy, kolejny rok, kolejny zbiór tytoniu. Pierwszy zbiór, zbieramy liście nad spodaki tak zwane. Proszę ogarnąć tutaj wzrok implantację. Najważniejsze są te liście tytoniu, które powodują, że moje gospodarstwo z tego się utrzymuje. Nie ma co ukrywać. Mamy dzisiaj pierwszy dzień, chociaż już jest po południu. Zerwaliśmy już jeden taki kontenerek, jak to się mówi, czyli pół suszarni. 46 wieszaków zrywamy po prostu do obiadu. Później mamy przerwę obiadową, po obiedzie zrywamy następne 44. Wszystkich wieszaków mamy 90 sztuk. Mamy 30, jakieś 2 stopnie w cieniu. Pracujemy tutaj przy zbiorach tytoniu. Mamy najęte 4 osoby do zrywania. Są rwacze, są donosiciele. Powiem szczerze, że od już dobrych paru lat mamy taki ten system. 4 osoby rwie. 2 osoby obsługuje tutaj te maszynowny, czyli nabijamy na kolce, na wieszaki, różnie to zwał, grzebienie nawet. Także my tu działamy cały czas. Także moje zadanie polega na tym, żeby odbieram od 2 osób. No i pan redaktor odbiera też od 2 osób. Były czasy, że odbierałem od 4 osoby. No ale to już byłem wtedy młodszy, byłem, może miałem wtedy 30 lat. Teraz wiecie, to i kolanami dotykam ziemi. To nie jest takie proste teraz. Pracownicy jak zbierają, to układają równo. I moja praca polega tylko na tam dociśnięciu do tej deski, tutaj tego urobku. Najważniejszą rzeczą jest tutaj te boki założyć. Założyć tutaj te boki. Te boki muszą być dobrze założone. Jak się źle założy te boki, to wtedy powietrze, jak przechodzi przez cały wieszak, na przykład tutaj powiem, o, widzicie, tu jest bardzo zbite. Wtedy to powietrze, jak przechodzi, to przechodzi przez całą warstwę. A najczęściej tutaj te boki są, jest tutaj mało i to powietrze ucieka. Ucieka zamiast przejść przez cały wieszak, to ucieka tutaj tymi boczkami. Ja tutaj szczególną uwagę zwracam, żeby te boki były zawsze założone. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na tych liściach, daj mi tutaj, na tych liściach nie ma piachu. Mój drodzy, nie ma piachu. A pamiętacie, jak ścinałem tutaj tę drogę? Pamiętacie, jak się kurzyło? To właśnie te liście są. Te liście są właśnie przy tej drodze zerwane. Nie ma nic piachu, no. No bo Krzysiek zadzwonił do ojca Ryzyka, powiedział, no ojcze, trzeba deszczu. Bo tam ścinałem drogi, trochę zakurzyłem tytoń. Synu, a czy chodzisz do kościoła? No oczywiście. A ile dałeś ostatnio na tacę? Jeszcze nie dałem, bo czekam na deszcz. Dobrze będzie deszcz, moi drodzy. Miał być o 2 w nocy i był rano. Da się? Da się, no. Czekaj, spokojnie. Czekaj, pomalutko. Maszynownia się zapchała. Zapchało się wszystko. Coś wam chcę pokazać, ale muszę mieć miejsce na to. Czekaj. Jakbym po niemiecku powiedział, keine Platz. Stój, bo zaraz znowu popuścisz. Nie, dam na dół, wiesz? To co chcę wam pokazać, moi drodzy. Wieszaki muszą być, znaczy najlepiej jak wieszaki są blisko stołu. Wtedy cały ten proces zakładania wieszaka na stół trwa króciutko, zobaczcie. Odbierzpieszamy, rzucamy tutaj grzebień, wkładamy ramkę. Nie, że znosimy, bo wiem, że niektórzy po prostu na jakichś platformach to wszystko noszą. No i wkładamy ramkę. Właśnie cały wieszak składa się z 2 elementów. Trzeba równo po prostu włożyć, o, widzicie, patrzcie, zatrzaskuje się, o, dochodzi do tego momentu, tam gdzie się zatrzaśnie. Już nie puści. Już nie puści, no. Jak ta ramka cała jest, prawda, to my układamy tytoń gdzieś po to. To jak tu widać, tak wyświastane są tym. Nie dajemy nie wiadomo ile, bo żeby nie przesadzić. Inaczej się zrywa z rana, prawda? Z rana jest bardziej taki nasączony wilgocią. On jest wilgotny, ten tytoń. On jest, bym powiedział, nawet z rosą. Można go wtedy troszkę udusić, żeby go troszkę weszło więcej. Ale już jak rwiemy po obiedzie, on już jest suchy, on już leciutko jest zwięgnięty, także tu trzeba uważać. Jak ty możesz taki malutki tytoń pokazywać? Chodź, co wzięliśmy się tam, ten ładniejszy jest. No ale to nie, to on dorośnie, on to no troszkę mniejszy. Szartuję. Bo tutaj ma taka jakaś wadę konstrukcyjną w polu. On tu zawsze był troszkę taki mniejszy, ale jest teraz ładny, nie powiem. Nieźle, nieźle. On jest lekko, bym powiedział, niektórzy mają tytoń jaśniejszy, ale ja uważam, że on musi jeszcze urosnąć. Żeby tytoń urosł do 2,5 metra, to musi mieć z czego ten nabóz czerpać. Jak on już będzie żółty,
Ja wam pokażę, przy miedzy jest żółty, żółty. I on przy miedzy, a czy nie przy miedzy, tylko przy drodze następnej, tam, on już nie urośnie. On nie urośnie tak jak ten. Nie sztuka mieć takie słoneczniki małe, takiej wielkości i żółty. I on jeszcze wyrośnie tyle. Jak będzie taki, jak to się mówi, niedożywiony. Ale jeżeli on będzie miał z czego jeszcze czerpać ten nawóz, on urośnie tyle. O. Tak, a ja tu podejrzewam, że taki będzie 2,5 metra wysokości. Bo tam od początku do połowy był ładny. On to też nie jest zły, a tam dalej też jest ładny. A tam dalej właśnie też jest ładny. Tu jest właśnie takie nie wiem, 50 metrów takiego troszeczkę innego. Jak ci się pracuje? Oh, czuję się, bo kartofle zbierała. Kartofle. Nogi bolą, prawda? No, przy tych pierwszych zbiorach jednak nisko trzeba się schylać. No. Trzeba, niestety. Część ludzi, którzy mnie tam spotyka na wykupie, to oni, bo najczęściej tam się spotykamy, rozmawiam tam z ludźmi. No jak ty tak możesz mówić, że 4 osoby zrywa? Moi drodzy, my tu zrywamy po 3-4 liście. Taki plus, że nie trzeba nam nie wiadomo ile osób, żeby zerwać tak mały kontener. To nie jest duży kontener. W tym kontenerze bym powiedział, suszy się mniej więcej jakoś między 500 a 600 kg wychodzi suchego tytoniu. Porównałbym to ten nasz kontener. On jest robiony przeze mnie. Wieszaki też są robione na zamówienie. Bym porównał go do takiego Mullera, co ma 64 wieszaki. On ma dwa rzędy, 64 wieszaki. A, spociłem się nawet, wiecie. No tak to jest, widzicie. Patrzcie, oglądajcie pod. Najczęściej to zrywają ludzie po 2-1 liść. A my zrywamy po 4, czyli my, na przykład taka plantacja. Jakbyśmy chcieli po 2 liście zerwać, to musielibyśmy na plantację jakieś 1,5 hektara, co najmniej. A my tu mamy hektar jakieś 10 i ja nie wiem, czy my to wszystko włożymy. Ja już to widzę, że my tam, nam troszeczkę tam koło domu zostanie. Tu u nas na plantacji były różne rozwiązania, wstawimy zdjęcie, mieliśmy taką platformę 8-metrową. Platformę, jak to niektórzy mówią, nie ma to jak platforma. Wkładaliśmy wieszaki na platformie, dwie warstwy takie. Na tej platformie jest więcej... Więcej uszkodzeń jest, więcej zgnieceń. Tak, jest więcej ciężej uszkodzeń. Jest ciężej to po prostu to wszystko przenieść. 8 metrów trzeba nieść po prostu ten wieszak, który waży... On dużo nie waży może przy tym, ale później też waży swoją wagę. Widzę, że ty znowu do Ryzyka dzwoniłeś. No zadzwoniłem do ojca Ryzyka znowu i mówię, no trzeba troszkę cienia. I przyszły chmury. No właśnie, no. Da się? Da się, no nie chcę przeklinać. W 17 burze? Co by to... Co by to mówić? Nie ma możliwością. Panie Mirku, to tylko do zarządu. No czaj, bo się uduszę, no. Słaby jakieś taka lodóweczkę, prawda? Można pomyśleć. Guzio się napije, trzeba szybko pić, bo ludzie już mają... No, o, jak już mamy, tutaj mamy po 3. Jak to się mówi, przesuwamy. Patrzcie, zobaczcie, jak to się łatwo przesuwa. Drugie tam się zapiera i nóżko. O, i pięknie. Już odbieram cię. I pięknie, kurwa. Wyciąganie wieszaczka, odbierpieszanie. Będzie tyle lat praktyki i cyk. Umiejętny rzut, umiejętne wpuszczenie. I wszystko. Tak, nie wiem, czy zauważyliście, jest już większy, jak był tam. Tu troszkę gorszy, tu troszkę lepszy, ogólnie, aby się suma sumarum zgadzał. I tak wszystko wyjdzie na jedynkę. Po 30 zł. O, to ojciec Ryzyk właśnie nas powiedział. Ojciec Ryzyk przyjechał i jak się pogoda podoba? Dobra, słuchajcie, trochę żartujemy, no, żeby nie zwariować. Już mam energię! Power, jak ładowarka! Kurde, cały... Tabak to jesteś... Ale ty jesteś tłusty. Dobra. Wszystko przychyliłeś. No, ile ja tam ważę? No ile waży? Ze 150. Oj, 150. Od razu 150 waży, no. Jak tam pani prezes, jak idzie zrywanie? Pokażesz, jak to robisz? Tak. No i możesz zacząć opowiadać. Zrywanie liści tytoniu. Tak, chwast wyrwi. Dobrze jest, jak jest ładny krzak. Jak są ładne liście. Moje marzenie. W końcu zakończy się sezon. Spotykamy się towarzysko. No jakoś mi to podaj. Gandalf. Uuu, to ostatnie dwa wieszaki, a ja muszę jeszcze wylecieć w powietrze. Aha. Mhm. O, mówiłem wam, że pokażę wam taki tytoń jasny. O, zobaczcie, tutaj on przy miedzy. O, on jest nieduży. On troszkę podrośnie, ale nie będzie taki jak, załóżmy, po drugiej stronie pola. Czekajcie, pomalutku, jeszcze rozporządzenie nie dane. Idziecie na piechotę? Słuchajcie.
To tak, dzięki za dziś. No. Robimy tak, taki następny tydzień. Trzymajcie się też. Jak oceniasz dzisiejszy dzień? Powiem tak, że to jest ciężko, nie ma co ukrywać. Człowiek nie jest jeszcze wprawiony, nie jest jeszcze wprawiony. Przyjeżdżamy tutaj, robimy taki stół. Jak to ciemno się zrobiło. Ciemno się zrobiło. Robimy następny podejście. Chodź, ustawiaj się na pozycję. A kiedyś to i górę sam zawieszałem. Ale jak były te wieszaki zapinane, to już przestałeś zawieszać górę sam. Nie. Ja pamiętam, pierwszy dzień, wszystko ci leciało, miałeś źle wymierzoną suszarnię. Zobacz, chodzi tak jak powinno. Malutkie te liski tu. Ale tam ładne były. A teraz uszczelniasz te ostatnie, teraz tak? Teraz tak. To ja robię z tymi liściami. Może takie jest śmieszne dla kogoś. Tego. Ja tu zapycham to, co mam przestrzeń pomiędzy wieszakami, czyli tutaj. O. Po prostu chcesz wysuszyć 5 kg więcej. No niekoniecznie, bo tak jak mówiłem, najważniejszy jest tutaj właśnie ten załadunek tego wieszaka, żeby tutaj przy końcach było tu solidnie załadowane, solidnie tutaj, żeby były te liście, nie jakieś dziury, bo jak wysycha, to wtedy tworzą się tu dziury i to powietrze zamiast przechodzić przez tę warstwę całą, przechodzi tymi dziurami. Ono szuka. No to wtedy gorzej się suszy? Dłużej się suszy? Dłużej się suszy. Nie jest tak ekonomicznie to suszone. Prawie idealnie. Czasami jest problem, nie powiem. Czasami jest problem już przy wyższych partiach. Jest problem z domknięciem tej suszarni, bo to jednak troszkę się rozpychają, jednak jest załadunku dość sporo. No i zawieszamy. Coś widać. No, także o, myśmy dzisiaj skończyli, jak to się mówi, znaleźć. No, jak to się mówi? I policzcie ile razy było to w filmie. Mamy już kontener właśnie załadowany. Ja jeszcze muszę tu zakleić uszczelkę, bo tak, drzwi jest uszczelka. Taka zwykła do przylepiania. U dołu mi się odlepiła, ja to w obiad sobie wyczyściłem. Muszę jeszcze po prostu nakleić tutaj tę uszczeleczkę. No i oczywiście zamykamy kontener. Czas suszenia chyba przykładowo 7 dni jest. Zobaczymy jak wyjdzie. Najwyżej to się przetrzyma, tu się przetrzyma troszkę przy zrzuceniu, a jakoś tam może wyjdzie. To są liście, jak to się mówi, nad spodaki, także tu też nie będziemy szukać nie wiadomo jakiej klasy z tych liści, także ja mówię, że jest dobrze, bo nie ma tego piasku, także firmy powinny być zadowolone z moich dostaw. Dobra, ja idę naklejać uszczeleczkę, zamykamy drzwi, włączamy dmuchawę. No i co? I suszymy już, zaczynamy teraz suszyć. No, bez palenia najpierw. No tak, bez palenia. Ja na początku wydmuchuję. Taka zbita warstwa liści wytwarza temperaturę. I ja to chcę właśnie wydmuchać tę temperaturę na zewnątrz. To trwa jakieś 2-3 godziny, a później już rozpalam, palę już tam tę temperaturę 35 stopni. Także w tym odcinku kończę i do następnego. Wyglądam jak stary dziad, już podłączony pod kablami. Ja już nie mógłbym się wysikać, kurde. No już przewody. No dawaj mi te przewody. Super sprawa te mikrofony. Ale ten kotek mało naturalny wtedy jestem. Ja lubię jak tego kotka nie ma, on jest mało widoczny. Ten mikrofonik na pewno da swoje zrzuty bez tego kotka. Widzowie, czy wam przeszkadza ten mały ludzki koteczek?